And I wonder because as I said you before the Chciałbym, tak jak powiedziałem tobie przed wywiadem, moja córka ma prawie 3 miesiące i wiem, że w Polsce i ogółem na świecie, gdy kobieta przychodzi do ginekologa i mówi mu, nie jem węglowodanów, ponieważ jestem na keto diecie, to sprawdzę jej uryny, zawartość ketonów i będą tym zdenerwowani, a wręcz przestraszeni. Będą mówili, że rozwinęła się u ciebie kwasica ketonowa, że trzeba cię odesłać do szpitala. A więc jak wygląda ten cały świat ciąży? To jest naprawdę ciekawe, jeżeli chodzi o styl życia keto i reakcję na sytuację twojej żony. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć, to specjalnie dla ciebie napisaliśmy książkę Metoda odchudzania braci rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić, rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się tobie to, co robimy jako znani youtuberzy, to ta książka na pewno się tobie spodoba. Kupując ją, wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękujemy. Można pięknie żyć. Lifestyle look like reacts on your wife's situation. Yeah, it was really weird. I mean, to było naprawdę dziwne. Położna wiedziała wszystko i miała wystarczającą wiedzę na temat keto diety, żeby się nie bać faktu, że Crystal ma ketony w urynach. Ale zaskakuje mnie to, jak dużo ludzi myli ketozę z kwasicą ketonową, a to są dwa różne zjawiska. To niefortunne, że się podobnie nazywają, ponieważ to jest prawdopodobnie powodem tego zamieszania. Crystal była naprawdę zdrowa. W Stanach, nie wiem jak to robią w Polsce, prowadzenie ciąży do dnia porodu to między innymi przeprowadzenie u matki ustnego testu tolerancji na glukozę. Matki muszą spożyć, zapomniałem ile to jest dokładnie, jakieś 100 gram cukru, żeby zobaczyć jak szybko ich ciało to oczyści, i przywróci normalny poziom cukru po to, żeby zobaczyć, czy matce zagraża cukrzyca ciążowa. Crystal by nie przeszła tego testu, jeżeli by do niego podeszła, jako że nie miała takiej ilości węglowodanów w organizmie od lat, więc jej ciało nie wie, jak je tolerować w tym momencie. A więc odmówiliśmy testów. Obeszliśmy test obciążenia glukozą w ciąży, bo mieliśmy i tak wylądować w domu przy porodzie. Gdybyśmy robili to w sposób tradycyjny, to borykalibyśmy się z masą zasad, restrykcji i rzeczy, które by chcieli nam wcisnąć, których my nie chcieliśmy. Cieszę się, że przygotowywaliśmy się do porodu domowego, dlatego że dzięki temu pracowaliśmy z naszą położną, a nie typowym ginekologiem. I dzięki temu, oczywiście jak przyszło co do czego i musieliśmy mieć cesarkę, to się bardzo cieszyliśmy, że jesteśmy otoczeni nowoczesną opieką medyczną. Jak mawiają, dobrze jest planować. Wybacz, ale no dobrze, ty masz również starszych synów, ale dla mnie to takie nowe. Tak samo jest w Polsce. My również się zdecydowaliśmy, żeby nie robić tego testu. W Polsce liczymy 75 gramów glukozy. Śmieszne jest to, że gdy jesteś na diecie keto albo niskowęglowodanowej, to masz często wyższy wynik glukozy z rana w porównaniu do normy. You often have glucose tests when it comes to, like in the morning, higher than the normal range. So it is when it comes. Jeżeli mówimy o tym z perspektywy medycyny zwyczajnej, to jest to stan przedcukrzycowy. Natomiast to, co zrobiliśmy, to sprawdziliśmy poziom glukozy przez CGM. I to było oczywiście tylko odrobina stresu z rana i tak dalej, i tak dalej. I zdecydowaliśmy się na to, żeby nie robić testu doustnego, który tak jak powiedziałeś nie był stosowny, jako że fizjologiczna insulinooporność by wyniosła do 200. Normalnie kobieta w ciąży powinna jeść około 100 gram węglowodanów przez 5-7 dni. Żeby wynik tego testu wyszedł odpowiednio.
more true. So the funny thing to, co jest zabawne, to to, że tak wygląda rzeczywistość w Polsce, Stanach i na całym świecie. Nie próbuję tutaj kreować teorii konspiracyjnych, ale zastanawiam się nad tym, dlaczego tak jest. Owszem, gdy o tym pomyślisz, to większość naszej populacji nie ma pojęcia, czym jest keto, nie wiedzą, jak to robić. Jedzą jakieś gówniane jedzenie, masę przetworzonego jedzenia, cukru. Współczynnik cukrzycy ciążowej i cukrzycy ogólnie przebijają dach. Jest niesamowicie wysoki. Większość z tych lekarzy przywykła do tego, że ma pacjentów z jakąś formą stanu przedcukrzycowego, cukrzycę typu pierwszego i drugiego, cukrzycę ciążową. Próbują robić to, co należy, będąc w takiej sytuacji, ale to jest szalone, że nie rozmawia się o tym, jak ważne jest jedzenie podczas ciąży. Oczywiście dla dobra dziecka. Jeżeli płód jest karmiony masą przetworzonego pokarmu i cukrów, to nie będzie miało takich możliwości rozwoju jak ktoś, kto był karmiony jakościowym jedzeniem. Aspekt epigenetyczny tego, co robisz w swoim życiu i otoczeniu, wpływa na twoją konsumpcję i będzie miał również wpływ na twoje dzieci i ich dzieci. To mniej więcej trzypokoleniowa ciągłość i ludzie o tym nie myślą. Cała twoja praca i dbanie o jedzenie ma ogromne przełożenie na twoje dzieci. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie tego filmu i mamy do was serdeczną prośbę. Walnijcie oczywiście w kciuka, jeżeli macie ochotę, i przede wszystkim zasubskrybujcie ten kanał, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a podeślą ten film na prawo i lewo, będzie więcej osób niezależnie myślących i pięknie żyjących. Okazuje się, że prawie połowa osób nie zasubskrybowała tego kanału, a wiemy, że chcecie, po prostu wypada wam to z głowy. To jest ten moment, naciśnijcie pasek subskrypcji, za co z góry dziękujemy. Ale też bardzo zapraszamy was do grupy BR Team. BR Team to grupa niezależnie myślących i pięknie żyjących osób. Szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu.